Nienawiść do czkawki, tak, zostałem wychowany. Kto nie jebie czkawki, ten na zawsze jest przegrany. Taki poemat mi przychodzi w mój wnętrze mojej głowy, kiedy myślę sobie, kiedy czkawka nachodzi. Jak pokonać czkawkę? Jak ja się dowiedziałem, jak się pokonuje czkawkę, to mnie rozjebało. Za dużo, dużo wam tutaj rozwałam mózgi, ale to jest na serio. Więc jaka jest najlepsza metoda? Napij się wody, albo napij się 8 małych łyków wody, albo napij się 8 małych łyków szamba. Wypij 8 małych łyków szamba i zrób salto po każdym łyku. Zjedz surowego kurczaka, staj na głowie i włóż sobie drewnianą łyżkę pełną kwasu solnego do mordy. Nie przełykaj. Wstrzymaj oddech i zatkaj uszy. Przestrasz się. Weź pistolet i zabij człowieka. Strzelaj, czego się boisz, kurwiu? Nie. Żadna z tych metod, to znaczy każda z nich być może zadziała dla ciebie akurat, nie polecam tej ostatniej, zabijanie ludzi jest nie dość, że zbrodnią, to jeszcze grzechem. To te wszystkie metody mają wspólnego wobec tego. Okej, magia time. Pozwalają ci zapomnieć o czkawce, skupiasz się na wykonywaniu swojego zadania i o to chodzi. Czkawka mija wtedy, kiedy o niej zapominasz. Czy to nie jest jakieś meta skurwysyństwo? Więc podziękowania ja wysyłajcie na dziękuję.dem@dziękuję.dem.dziękuję.com.pl/. Chociaż nadal nie mamy pojęcia, dlaczego właściwie mamy czkawkę. To znaczy, wiadomo, to jest skurcze przepony, niekontrolowane, ale nie mamy pojęcia, po co one są. One po prostu są i z jakiegoś powodu ta magia, że nie pamiętam o niej, sprawia, że ona przestaje istnieć. Co? Jak my istniemy jako cywilizacja i nie mamy pojęcia o czkawce? Więc lekcja na dziś, czasem, to będzie lekcja trochę... czasem coś nie wiemy i to trudno, nie szkodzi. Czasem lepiej nie wiedzieć i być zdziwionym, że o mój Boże, nie wiemy tego. Zamiast szukać rozwiązań typu, o, masz złą energię i potrzebujesz magicznego, energetycznego masażu, a potem twoja karma się wyrówna i pamiętaj, żeby przejść psa przez ulicę, bo wtedy twoje levele energetyczne się wyrównają. Bo jak będziecie tak po takie rozwiązania przychodzić, to potem zaczniecie na plaży muszelki wpierdalać, żeby nie iść po wapno do apteki. Ogarnij się.